teraz wiem bardzo ważne. Wydarzenie słowno-muzyczne, które jest, stało się już w naszym terminarzu spotkań cyklicznym wydarzeniem po raz piąty. Chcę Państwu zaprezentować zamyślenia zaduszkowe. Bardzo mi miło, że tak licznie Państwo tu do nas przybyli. Wspominamy tych, którzy odeszli, oddali swe życie, często młode, w walce o wolność i niepodległość naszego kraju. W latach powstań narodowych, bowiem mimo wszystko życie jest silniejsze od śmierci. Chociaż późną jesienią i zimą zamiera przyroda, to jednak z całą siłą budzi się do życia wiosna. Podobnie jest z nami, z ludźmi. Próżno wtedy pytać Boga, czemu odchodzą przyjaciele, lecz oni ciągle przecież żywi, nadal wytrwale są wśród nas. Ich dusze przy nas pozostały, tylko ich ciała zabrał czas. Gdzie żołnierzy naszych gwiazd, czas zatarł ślad. Jest to przepiękne spotkanie, zresztą Państwo chętnie przychodzą, wspólnie się modlimy, wspólnie to przeżywamy, poświęcone życiu, przemijaniu, wspomnieniom o zmarłych. Jest to okazja, żeby po raz kolejny spotkać się w szerszym gronie, nawet wspólnie pośpiewać pieśni, powspominać, przycieście domowej roboty, kompociku. I stały się one już tradycją, bo mamy takie dwa tradycyjne spotkania, zamyślenia zaduszkowe i wspomnienia wielkanocne. Rokrocznie, cyklicznie to robimy, mimo że w kalendarzu nam przybywa troszeczkę karteczek, aczkolwiek stajemy się powoli już mistrzami w dykcji, tak szlifujemy swoje warsztaty, tak, aktorskie. Zresztą nie trudno było to zaobserwować. Chciałabym też podkreślić to, że to, co wykonujemy, przepiękne dekoracje, to są nasze i tylko w 100% wykonane przez członków klubu, własnoręcznie, z pozyskanych własnoręcznie materiałów. W lutym będziemy mieli świętowali 6. rocznicę powstania. Jest dużo właśnie wydarzeń artystycznych. Co roku 4-5, cotygodniowo, no już te wtorki nasze to są takie tradycyjne, godzina 15-16, to jest czas dla nas, spotykamy się. I zawsze staramy się coś przy kawce, przy herbatce porozmawiać, aczkolwiek coś jeszcze sensownego takiego zrobić, bo proszę mi wierzyć, że my nie jesteśmy taką grupą zamkniętą, co dla naszego wieku, mówię średnia wieku, to jest 74 lata, to jest już jesteśmy tacy sędziwi, to wiadomo, że siły nie te, zdrowie nie te. Aczkolwiek my wychodzimy ze swoją inicjatywą, ze swoją pracą na zewnątrz. Dużo robimy dla wsi. Dbamy o park, o kwiaty, świecenie wokół. Tu współpracujemy ze szkołą, z przedszkolem. Także chcemy brać czynny i bierzemy czynny udział w życiu wsi. Męstwem, radością, jak dziś my. Byli, walczyli, a choć ich życia płomień zgasł, w różnych się dziełach dalej pali, płonie i w nas. A jak myślisz, wszystkie dzieci wejdą w niebios cudne bramy? Wiesz, ja nie wiem. Ja nie wiem, choć spytajmy lepiej mamy.